to my, a nie ludzie, którzy zasiadają w ławach poselskich. My jesteśmy ważni, musimy walczyć o nasze sprawy. Nie możemy pozwolić, żeby kto inny za nas decydował i podejmował decyzje, mówiąc, że to on ma rację, bo jest namaszczony przez bliżej nieznanego suwerena. To nieprawda. To każdy z was podejmuje decyzje przy urnach wyborczych. To każdy z was wybiera tego suwerena i każdy z was ma prawo oczekiwać, że suweren, politycy, parlamentarzyści będą spełniali nasze oczekiwania, że będą nas wspierali, a nie pomiatali nami, uważali nas, że jesteśmy gorsi i niepotrzebni. Walczymy, jesteśmy razem, wygraliśmy. 2 razy weto to za mało. Musi być 3 razy weto, o to walczyliśmy. Weto to weto, a nie półśrodki. Weto to ma być z uwagi na to, że konstytucja tutaj ma naczelne zdarzenie. Tyle razy, ile w tym tygodniu śpiewałam hymn Polski, jeszcze mi się nie zdarzyło. Nie zdarzyło mi się, żebym w takim tłumie ten hymn śpiewała. Nie zdarzyło mi się, żebym czuła takie wzruszenie, jak wy wszyscy czuliście. Wszyscy o to walczymy. Wszyscy walczymy o to, żeby nas szanowano, żeby uważano nas za członków większej, szerszej społeczności Europy, a nie żeby nas wykluczano i uważano, że jesteśmy czymś gorszym. Walczmy dalej. Bardzo wam dziękuję i bardzo przepraszam, że zwątpiłam w to, że popieracie nasz protest. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia i rozwoju, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego, Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość, okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji I i II Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad 1000-letniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, pomnik gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność i poczucie odpowiedzialności. Przed Bogiem i własnym sumieniem ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Chcemy weta, chcemy weta, chcemy weta, chcemy weta, chcemy weta, chcemy weta, chcemy weta. Konstytucja, 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 konstytucja. Spotykamy się po raz kolejny pod naszym wspólnym sądem rejonowym w Kościerzynie. Spotykamy się, żeby powiedzieć nie
tej złej, niszczącej nasze państwo zmianie, którą, o ironio, PiS nazywa dobrą zmianą. Na taką zmianę nie możemy wyrazić zgody. Co prawda nasze protesty dzięki masowości, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi przyniosły efekt w postaci tych dwóch wet, ale to jest za mało. Jak powiedziała pani prezes, nie możemy wyrazić zgody na półśrodki. Ta ustawa jest tak samo niekonstytucyjna, jak te dwie zawetowane. Jest tak samo sprzeczna z konstytucją i daje ogromną władzę ministrowi sprawiedliwości. Czyli co powoduje? Brak niezależności sądów i uzależnienie sądów od polityków. Minister Ziobro może odwołać wszystkich prezesów, wiceprezesów w każdym sądzie, rejonowym, okręgowym i apelacyjnym. I dlatego tym sposobem może sterować i oddziaływać na sądy. I temu musimy powiedzieć nie. I dlatego dalej musimy się tutaj spotykać, protestować, bo tylko nasz protest, duży, ogromny, w całej Polsce, może, jak widać, przynieść efekt.